Cześć, witajcie z tej strony Mafia Rakietowa. Ja witam was w kolejnym odcinku na kanale z serii Życie Polskiego Rolnika. A dzisiaj nie u siebie i nawet nie swoim traktorem, ale ze swoim szczepą. Dzisiaj idziemy sobie pożyczyć RCW do wapna. Jesteśmy już na granicy USA, Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy na granicy, no i się jeździ już lewą stroną. Idziemy sobie pojrzeć takie RCW. Tam jest takie nieduże gospodarstwo. Znaczy, to jadę tam koło sklepu, bo ten gościu mi tam przywiózł koło sklepu, bo mówi, że a tam nie trafiłbym poza takie uliczki. Tak jak właśnie przed chwilą jechałem, widzicie jakie to uliczki, że i tak bym nie trafił, to nie przywieźli. Pokierował mnie, myślę, że trafię. Howdy, partner. I ruszów nie miałem brać, ale to już chyba. O, było to jego chyba kajs. Jest to RCW. Dopiero mówi, że jemu nie potrzeba, to. Chyba sprzeda, że dopiero albo mam odnieść na wiosnę, albo ile chcę kupić od niego, to my to sobie kupię. On gdzieś poszedł tam do sklepu, coś bliżej do tego lecicza. A, case, kurde, za szybkiego dałem. Myślę, inni inaczej biegli są. No jeździłem już takim, ale... To RCW, te właśnie RCW miały tej podnóżki i trzeba wiedzieć, że spadać na bagaż. Przyczepkę. Przyczepę wziąłem tą do tego na świnie, no bo miałem znaczy ten ruszownik też fajny. Kurde, mogłem wziąć maniutka mojego, to bym od razu sobie wziął też tam, kupił. Znaczy też bym mógł kupił, bo mówi, że no, gospodarstwo będzie, rezygnował będzie z gospodarstwa. Ciekawe, czy to wejdzie w ogóle. Kurde, słuchajcie, nie postawić. Tutaj już, no to jest tutaj ze sklepu, oni sprzedają wapno, będziemy też sobie od nich brać, ale to już na jesień. Bo teraz nam nie trzeba. Jak już będziemy po żniwach i tam też trochę na łąkę sobie rozwalimy, gdzie kosimy. Dobra, może starczy na razie. Starczy, tak już dalej nie jadę. Sprzedeczko do środka weszło. O, dobra. Tego rozwinka mu zapnę. Weźmie. Bo jak co, no to już tam pojadę. Pożyczę od szwagra auto. Rower. Słuchajcie. Oj, fajnie. Aha, to nie zaczę. To będzie. On by podeszedł do czego? To by chyba podeszedł do Valtry albo Deutsche. Nie wiem, nie wiem. Fajny taki różniczek. To ja już tu zapomniałem. On gdzieś poszedł, a to... Dobra, tam postać. Fajny też ten mas, takiego jak ja mam. Ma trochę mocny mas. To jest...
Nie, to tu jest, to też auto. Nie, no fajne, fajne auto. Ja mam to samo. On tu ładuje na to, tu chyba podejrzewałeś, chodzi o 18 ton. Na tą szczepkę, no i... Tutaj chyba 32 albo 6. Nie, 31,5 ton. Fajne, trzy wysypy. Fajne, fajne szczepy. Nawet nie swoim traktorem pożyczyłem od szwagra, bo ma takie większe gospodarstwo. On tam ma właśnie straka, bo wiecie, szybko trzeba wywieźć, na przykład nie, tam jest na skutki, jest dobra cena, trzeba wywieźć. To ten właśnie kupić to straka, bo jest na fale. Jeszcze ten lakę założę, ale już później. Dobra. No to ja się z nim rozliczę i to. I widzimy się niebawem. Dobra, jesteśmy już u siebie na mapie. No i o, jedziemy. Mamy RCW zapakowane. Czepę zafulowaną. No, wyszło 2800. No, chciał 2800. Ale mówię mu, no, panie, tyle, że jechał. Jeszcze na paliwo muszę dać szwagrowi, nie? I to, no to mówię, no dobra, no to ile pan dajesz? No to mówię, no to niech będzie już 2500, nie? I żeby też pan nie stracił. Mówi, no dobra, dobra, nawet rozsądna cena. No to tak powiedział, no to tak bym zrobili, nie? 2500 mu dałem i teraz się ma. Jechali już sporo czasu, bo my jechali 7 godzin. Ponad 7 godzin. Pójdziemy do miejsca. Traktor, a to dobra. Po traktor i po taki fajny ostrze. Widzicie na pieszo, szybkie chody mam. Kurde, mnie to. Kurde, co on tu zrobi? Boże, ty mój traktor. No chyba na. Nie. Otworzę sobie tu darmo. Kurde, to ja jadę do Mietka odwieźć tą szczepę, bo ja nie wiem co on tutaj robi. W tym jeziorze. Z tą przyczepą, może wpadł gdzie do rowu? Z tą przyczepą? Możliwe, no. No to ja mu odwiedzę tą szczepę. Kurde, cała wapnem załadowana. No to się nie dziwię, bo hamulcy nie podpina. To inny raz poszło. No, teraz zobaczymy jak... Ja też nie podpiąłem. No, jak ciężko by hamulc? ADS-a, no. Kurde, ciężko się tu będzie nawrócić. Ale dobra, tu tutaj... Pożyczę traktora, bo kuparka u niego stoi. Nie mogę posyp nie kupaniamy. Bokiem. No fajnie chodzi bokiem. Ten traktor, bo ja u niego nieraz wypiłem. No bo jak on już to wypije, no to ja i nie jestem jedyny we wsi, nie? Znaczy ja tam taki drugi Zbyniu, to on też tak śpi. To Zbyniu pije z nim, ale czasami to, jak się ten kurzy, to już Zbynia nie lubi, tyle już popija, jak popija.
Golfa jeszcze mi nie przywieźli. Ło Bożeż ty mój! Jak to lata bokiem. Jeszcze raz się nawrócimy. Bożeż ty mój. Hamulec i góra. Kopiemy. To traktorek jest fajny. 80 gwika, tylko to jest już trochę nowszy. Nie? Maska nowsza i ten deser. Rypan, lecimy do tam. Będzie dobra. Będzie malutku biega. Leci. Boże, z tymi herbaty to parze. Dobra, i rura! Jak to leci? Kilszota, chyba. Dawa jakieś szoty. Puszcz, puszcz. Trzeba będzie umieć sprawy, to jest tak. Dobrze. Łapam się, żeby teraz ciężko ruszyć. O ja pierdolę, jak to było, to wiedziałam. Ja pierdolę. Ale pożyczył sobie jeszcze od niego koparki. Bo ja... O Boże. Czemu mi to nie wyszło? A, dobra. Bo mnie ci ogólnie to w lesie też robi. A czemu tutaj kurde jakieś niesprawne to jest? Właśnie. Czy wszystkie to tutaj spokojnie? To bokiem trochę lata. Kurde. Halo, ej. Nie wiem o co. Świetuszka jest co? Nie wiem. Czemu to nie odbije? Kurde, dobra. Ja się z wami zobaczę w przerwie, bo coś tu mi chodzi, ja na tyle, jak to się spytam i to i widzimy się dzień. Dobra, jesteśmy już po krótkiej przerwie. Wypnęliśmy trochę krzaki, ale to nic. Jedziemy, bo no nie, musiałem wziąć majora niestety, bo tam coś było wyrypane, jakiś gaz, coś tam się pomieszało, wiecie. No i... Zostawiłem mu taką koparkę. Mówi, że dobrze, że on sprawdził, bo tak to by pojechał do lasu, bo on tam się pusty robi. Tam widzicie, MTZ musi być, nie? Tak. Przyczepa. No i ten kurde HDS jakiś. To musi być, no nie wiadomo. To drzewo, żeby przetegować, czy to tam, jak przyjeżdżają tymi skaniami, żeby załadować drzewo, jak nie mają HDS-a. Nic, że no, może tutaj wystarczy, że w tym polu to do wapna może zostać, ale to nic, bo tym mówię, że nie było sensu to wodzić na to pole, na tamto pole. Nie ma sensu tak naprawdę. Będzie już na jednym. Trzeba będzie, to się dowiedzie. Niech się już wyrobi jedno pole, to i tak trzeba. To się nie wiem jeszcze. Tak trzeba ubić łąkę, bo są nieubite. Zawód.
Nie, ale dźwięk to jest kozacki. Teraz zobaczymy, czy chłopcy. A, przód jest grzebie. Kurde, grzebie napęd załączony. Spaleru to 1020. Lecimy. Kiedy można latać, mi się zdaje, z wapnem, albo nie, zmniejszymy sobie prędkość. Będzie 10. Grubą dawkę do rypienia. Pozostałe rzeczy chyba apa nie ma, a to nie ma. Może ma, ale słabe. Bo nic nie widzę. Widzę, że tylko różnica. Że jaką szerokość. Ale jakoś tak będziemy jeździć. Nie, ja bynajmniej nic nie widzę. Widzę. Nie, mapa nie ma animacji. Wyraźnie. Ale może doczekam się poprawki. Bo już chyba po 7 kuka. Pa. Bo jak wiecie, jak było z nią. Jeżeli ktoś. Dobra. Będzie V6. No jeszcze musicie wbijać na stronę Mega Fox. Mega Fox na fejsie na stronie. Musicie wbijać. Dobijecie 1000 lajków, będzie mapa wydana. Wtedy mapa będzie wydana. No jeżeli nie wybijecie, no to będzie słabo. Naprawdę fajna mapa. Pobrałby, jak wiecie, sami sobie nagrał. Nie wiem, jak pał się tam właśnie kropka 2, bo tam Seba nagrywał coś w stopki live'a. Dawał tam tylko towarzyszy 1 giga, 1200 mega. Ważno już jest trochę. Więcej. Jeszcze raz muszę zobaczyć, jak to będzie. No ale kopie mi przód, rypan. Jest tak strasznie mało tego wapna w ogóle. Wam powiem. Kurde. Taki przewieźć tu mamy, trzeba to zamykać. Na wolnych se latamy, bo szybkie to było za szybko. Nie, to trochę rozwaliło. I to obok, pole obok są jeszcze też. Teraz jest bardzo trochę ciekawe. To jest na tego animacji. Muszę jechać. Jest, jest. Tu jest też tego. Fajnie, fajnie. Animacja. Nie wiem od kogo to jest. Od Seb dostałem to. Pojaźń po was. To nie jest złe wapno. Jeszcze raz to zobaczę.
Nie, ale za ten przód, co kopie, to jest szatny naprawdę. Był tak już szatny. Powiem. Co wam powiem, to wam powiem, ale szatny. Słońce w kozioła. Tam będzie jeszcze gorzej. No bo tutaj jest gorsze pole. Bo tutaj idzie wszystko na dół. Tu jest pole pod skos. Wszystko idzie na dół. I woda jak będzie. Kurde. I jak jest. Ulewa to. Wszystko woda idzie na dół. Chodźmy do rakcie zrobić. A, kopie się? Ale nie, widać, że ten rakcie jest wypracowany, bo ludzie się kopie. Nie może skręcać. No tak jak naprawdę w traktorach, no. Kurde jest. Prawo ludzie, ludzie nie. Nie będzie skręcać. Ludzie wam nie skręci drak. No, nie jest za dużo rozrzuca. Fajnie. Parę właśnie uczopi się do góry. Nie, nie możesz tam zakopać. Nie, ale to widać, że tam się nie trafi w kopie, bo inny to by przeszedł. I by się kopciły. Motorki mają zrobić. Nie, jakbym miał ten traktor oceniać w skali od 1 do 10, albo od 1 do 5, no to jak od 1 do 5 to 5, a jak od 1 do 10 to 10. No bo tak, patrzcie sami, no drzwi otwierane, wszystko. Dach otwierany. Tylna szyba, boczne szyby. Boczne szyby też otwierane. Naprawdę. Pozdrawiam autora tego traktora. No jeszcze szkoda, że nie dodał ruchomej i biegów. Ale chociaż dobrze. Ale skurczliwy. Nie, to będzie na miniaturkę to będzie. Będziecie mieć pewnie z pół godziny. Nie wiem czego to robi dla was. Gdybyście sobie oglądali. O. Jak leci boku. Skurczmy. Żebyście się oglądali, ale... Ja na was nagrywam i to, aby nawet łapki nie chcecie dać. Musicie, kurde, trochę więcej pokazać siebie, dać siebie. Trochę więcej, naprawdę, no. Zero szacunku. Wczoraj wyszedł jeden odcinek, myślę, że nie wiem, czy dzisiaj będzie. No, specjalnie dla was nie spałem do pierwszej w nocy, żeby wam to wygrać. No i wyszedł do pierwszej w nocy. Przed pierwszym, chyba nie wiem, 4 czy 5 minut. To opublikowałem. Specjalnie dla was nie spałem. O kurde, jakie tu... O Boże, z tymi herbaty zapalę. Jakie tu jest błoto. Nie mogę. I chyba... Nie, tutaj już nie wiem, czy coś. Dwa piena. Nie, wyłączymy szczapę. Kurde, jakie tu leci, bo...
Chciałbym to porównać. Kurde, mogą kupić tego. Aha, tylko on tam pojechał do lasu. Do lasu pojechał z przyczepą HDS-a. Pojechał tamtym. Tak, pojechał do lasu. Bo ma też drugiego. Na większym kołanie. Aha, tylko zastanawiam się, czemu on ma baku na to jeszcze. To co tam? O kurde! Dobrze, że teraz na pędach jadę. Na blokadzie. Blokady mało czasu używa. Użyję wam też. Ja nauczony pracy, żadnym się nie boję, bo to ja tam mu robił w lesie też nieraz. To mówił, że tego prosił. Że o kurde, co ja tak krzywdę? Prosił, pomóc. Bo sam coś tutaj radny, już starszy człowiek. 40 parę lat mam. To już stary, ale. Już nie ma siły kości, no i to tam pomóc. Tak, nic nie robić, jak mam nie robić sensu jakiejś rzeczy. Bokiem go postawił. Nie, czy on z płytą nie pojechał? A może i z płytą pojechał? Nie. Bo on HDS. Bo on właśnie pracuje z tymi, co u mnie trafił do tego Antaka teraz. No to oni właśnie ciągną. Oni ciągną, a on właśnie robi. Bardziej zawsze tego bierze do przyczepy i bierze go też. Do ładowania tutaj. Ten HDS. Bo raz jeździ z HDS-em, a raz ładuje na tą sumę. Ale i będzie i tak zasiedlą roboty. Emerytury już ma. Dostał 50 pierwszą ratę. 40 razy jak się dziwi, ale robił na policji. Wcześniej trochę dostał. Ale mówisz tak, zamiast ta robota, że się zwolnił. No i dostał. Bo on tylko pożyczył, żeby dostać wcześniej. Emerytkę. No chwilę porobił, by się poszedł na las. Gdy mogę tu przed zaoraniem zrobić to łapnie. Zamiast orki mogą wapnować. To już szybko pójdzie. Nie? Na jesień będziemy włożyć tak więcej tego łapka. Właśnie tam od nich sobie brali RTW. RTW się zostawiam. A silnik będę sprzedawał. Był taki gość kiedyś. Wystawiłem to ogłoszenie. No, Lip się mówi, że przydał mu się taki, tylko jeszcze jeżdżę tam do jednego miejsca. Popatrzeć na taki, ale dzwoni, że będzie tutaj grał. Tylko że jakby tutaj był, to żebym zarezerwował ten. Mówię, że nie ma problemu, nie wiem. Będę przez tak. O parę. Dwie, trzy z tym żyły. Przez tak, to nie ma problemu.
Nie ma problemu. Wejść to na pewno. Zatem przysiątkę. Pierwsze dziesiątki, jedna 4 na 4 z pędem. Druga bez napędu, ale obydwie nowe maski. Takie oczekiwane. 30 tysięcy szczerze, nie? Ale mówi, że o, tak, tego nie dał na Oliksmithu. Muszę popatrzeć, czy to kupi tę cenę, ale było naprawdę dużo, było odbiorców, tam chyba 8 tysięcy. Ponad tej bardzo dużego czy za 3 dni. Kurde, lata on tak po prostu za... Bo się tu jedź, kurde, jedno. No, do kolejnej. Nie, w ogóle jak były rozrzuty, to wezmę, że już to wszystko było na większość koła, bo tam też jest kucze. No, chyba mają chyba tyle samo koni. Nie, tamten ma chyba 10 więcej, to było takie turbo. Turbiną, ale nie ma turbo. Tak jest fajnie. Się nie wiem. O kurde. Coś takiego właśnie może nie wiem. Tak nie na szyno. Co ja w ogóle mówiłem? Głosy nie czuję. No nie, kruszczu. No i teraz już stanę na... No nie. Dawaj mu rurę. Dobra, i tak chciałem skończyć.